Witajcie moi mili, dzisiaj zabieram Was do Centrum Aktywności Seniora, żeby wytłumaczyć albo wyjaśnić jedną kwestię. Dużo ludzi zaczepia mnie o to, czy można tam przyjść, czy trzeba sobie zarezerwować miejsce, czy trzeba się zapowiedzieć, że będziecie. Zaraz spotkam się z Łukaszem, który tutaj pracuje i opowie nam, kto może tutaj wejść, na jakich warunkach. Wchodzimy. Ty, Łukasz. O, cześć Rafał, witaj. Cześć, Łukasz. Ale fajnie, że wpadłeś. Dobra, Łukasz, powiedz nam, co tu się wyrabia, co tu się dzieje, co możemy tu zobaczyć. Oprowadzisz nas po wszystkich pomieszczeniach. No zapraszam Cię, jak najbardziej. Właśnie tutaj się szykujemy do zajęć na naszej sali artystycznej, także jest właśnie dopiero co posprzątana. Mamy mnóstwo roboty, ale to myślę, że następnym razem pokażemy, co się będzie działo. Dobra, fajnie. Zapraszam. Co tutaj się jeszcze odbywa? Tu są jakieś takie, ostatnio widziałem, gry karciane nawet. Były, właśnie będą, ale to wiesz co, to troszeczkę później, bo to wszystko wiadomo, za nas zapisy. A to, Rafałku, zapraszam Cię do naszej sali kulinarnej. Wow, zobaczcie, co ciekawa tutaj się sprawa. Dzieje. Dzisiaj właśnie też się szykujemy do zajęć kulinarnych, będzie dietetyk, no ale to wszystko jest przygotowanie. Powiem Ci, że jestem zaskoczony, że można ugotować coś dobrego i zdrowego. Zawsze myślałem, że dobre musi być tłuste i niezdrowe. Niestety, albo istety, te rzeczy dzisiaj są, po prostu się na tyle zmieniły, że nam można polubić rzeczy, których się kiedyś nie lubiało. Rafale, ogólnie jestem bardzo zadowolony z Twojej wizyty. Coś niesamowitego, dawno się nie widzieliśmy. Fajnie, że o nas pamiętasz i że po prostu nas za jakiś czas odwiedzasz. Bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Oczywiście, jesteś tu zawsze mile widziany. Zapraszam Cię dalej. Chciałeś zobaczyć zajęcia? To chodź, zobaczysz, jak panie ćwiczą. Właśnie w tym momencie ćwiczą układy. Zajęcia mamy ruchowe, więc coś ciekawego się dzieje. Tutaj dalej, ale akurat teraz mamy takie działania zewnętrzne, jest szkolenie firmy zewnętrznej, więc tutaj nie będziemy przeszkadzali. Zapraszam Cię dalej. O, pani dyrektor. A to nasza pani dyrektor, więc... Pani dyrektor, mamy takie małe przejście z Rafałem. Akurat nas odwiedził, więc bardzo miło. Słuchajcie, kochani, mamy świetną kawiarnię. Jest przeznaczona dla wszystkich chętnych. Macie ochotę na dobrą kawę albo na fajne, dobre ciastko w pięknej atmosferze? Mamy palmy. Mamy przestrzeń, w której można spędzić czas. Jak chcecie, zapraszamy Was serdecznie. Można pograć, można poczytać, można się pośmiać i można być z nami. Nawet popracować. Można również popracować. Mamy dostęp do internetu, więc jak najbardziej ktoś ma trochę czasu i chciałby znaleźć coś ciekawego, cichego. I nie trzeba być seniorem. Nie trzeba być seniorem, żeby móc pić u nas kawę i przebywać w tym cudownym towarzystwie, w tym pięknym miejscu. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. To jest właśnie nasza ta super kawiarnia. Ostatnio polecają ciekawy produkt. Mają z lokalnej palarni świetną kawę, więc za chwileczkę zapraszam Cię na super kawę. Olu, czy zaproponujesz nam coś fajnego dzisiaj? Tak. Poprosiłbym Cię o dwie kawki, a my lecimy dalej. Rafale, tutaj mamy salę taką konferencyjną, więc tutaj jest sala taka językowo-konferencyjna. Właśnie się Pani przygotowuje do zajęć z języka włoskiego. Super, aż idę zobaczyć, czy podpisane. Jest. Jest Rafał. Wow, super. W takim formacie to chyba jest największe w ogóle. Chyba największe. Z daleka to bardzo fajnie widać. Oj, tu jest ta kawiarnia, tak? Tak. Tutaj sobie można przyjść. Tak jak pani dyrektor powiedziała, że można przyjść i sobie posiedzieć. Tak, Rafał, tutaj w każdej chwili można sobie przyjść, można skorzystać z miejsca. Jest tu zazwyczaj bardzo spokojnie, przytulnie. Mamy dostęp do internetu bardzo szybkiego, więc nawet można sobie popracować, spotkanie sobie zrobić służbowe przy bardzo miłej atmosferze. Zapraszam Cię dalej. A jeszcze powiedz nam, Łukasz, odnośnie tego, bo tam pamiętam, że jest takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na zewnątrz. Tak, w okresie letnim albo jak się troszeczkę ociepli, zapraszamy Was na taras. Jest bardzo piękny, ale może to zostawmy na następny raz, jak już będzie wszystko gotowe i będzie ładniejsza pogoda. Dobra, zrobimy Wam osobny film z samego tarasu i pokażemy Wam, jak się pije kawę na tarasie w słoneczku. Oczywiście, zapraszamy. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest taki piękny napis. Tak, i tu jest taki patio trochę tutaj. I tu jest takie, to jest taki hol główny z świetnym świetlikiem. Możemy zobaczyć, jaka jest pogoda, nie wychodząc z budynku. Fajnie, i tutaj jest to szkolenie, a możemy podglądnąć? Tak delikatnie wsunę kamerę, co? Delikatnie, tak żeby nikt nie wiedział. Tak, żeby nikt nie widział i nikt nie wiedział, o co? Nie wykonują, nauczyciele mnie
Da się takie tylko odbywa. Jest to czynnik krótkie. Niebezpieczny, czyli praca przy monitorze ekranowym jest. Bo to rozmarzesz później. Wynikający. Jeszcze chciałbym Ci coś ciekawego pokazać. Dorobiliśmy się fajnej rzeczy. Mało rzeczy takich jest w centrum, a że mamy, wiadomo, jakie mamy tutaj docelowe miejsce, więc zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszych seniorów. Zobacz. Zaopatrzyliśmy się świetny defibrylator Leiva, który pomaga naprawdę w ciężkich przypadkach. To jest urządzenie do odkrztuszania. Odkrztuszania. Tak, mamy też apteczkę i co najciekawsze, nie mamy tego, żeby tylko mieć, ale też umiemy z tego korzystać. Cała załoga została przeszkolona, także postawiliśmy nie tylko na to, żeby mieć, ale umieć udzielić pomocy. Nie. Tutaj jest fajny stolik. Dlaczego to jest ten stolik? Rafale, tak jak widzisz, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Stwierdziliśmy, wychodzimy naprzeciw wyzwaniom. Wiemy, że chcą seniorzy przychodzić ze swoimi wnukami, rodzice na kawę, więc żeby ich pociechy dały im troszeczkę odetchnienia, mają swój kącik dla dzieci. Super, naprawdę, kredeczki. Wszystko można mamy. Sobie pić kawkę tutaj, a dzieci mogą się bawić w tym czasie. Co ciekawe jeszcze, Rafale, mam coś ciekawego. Nie tylko możemy tutaj pracować, możemy odpoczywać, pić kawę przy dobrej książce. Zobacz, co się dorobiliśmy. Dostaliśmy to od naszej biblioteki oraz seniorzy nas zaopatrują, więc mamy ciekawą biblioteczkę, można sobie to wziąć, poczytać, a nawet zabrać do domu, jeżeli ktoś potrzebuje. I ufamy, że każdy odniesie coś fajnego. Tu mamy jeszcze biuro seniora. Tu jest miejsce, gdzie seniorzy załatwiają swoje sprawy takie administracyjne, mogą sobie popisać jakiegoś różnego rodzaju pisma, spotkać się z zarządami, ustalić pewne sprawy, więc to jest ich królestwo. Fajnie, że mają taki kącik. No może pójdziemy już na tę kawę. Dobra, to może już zrobione. Tak, chodźmy zobaczyć. Pięknie. Dzieło sztuki, co? Łukasz, podoba Ci się taka robota. No. Chciałbyś to umieć zrobić? Chciałbym to umieć. Nawet chciałbym powiedzieć, że nawet był taki czas, że zaczynałem się tego uczyć, tylko że niestety brakuje nam czasu. Ale skoro czasu Wam brakuje. Czasu nam brakuje, w czasie nam brakuje czasu. Ale Rafale, skoro nie masz czasu, bo jesteś zabiegany na ciasteczko, to może Ci zapakuję coś i skosztujesz w domu, żeby nie było, że mówię o czymś, a czego nie spróbowałeś. Dobrze. Ze względu na to, co powiedziałeś, to skosztuje, skoro tak zachwalasz. Dobra. No to Rafale, zapraszam Cię na super kawkę. Super. A powiedz mi jeszcze, w jakich godzinach można przyjść na tą kawę i sobie usiąść? Wiesz co? Aktualnie na dzień dzisiejszy jest to od godziny 9 do godziny 18, ale w okresie letnim będzie czynny taras, więc na pewno te godziny się zmienią, więc będziemy wtedy weekend też otwarci. Także zapraszamy Was w następnym czasie chyba, tak? A jest ta kawka jeszcze dla mnie? Nie ma? A już Ci robię. Dobra. Co ciekawe, na tej kawiarni czasami można się natknąć na naszych panów, którzy grywają na pianinie. No, muzyka jest na żywo, więc to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ można naprawdę wrócić się do pewnych takich przeszłości i posłuchać starych kawałków, ale nie tylko, bo i nowoczesnych. Ale to są to po prostu spontanicznie przychodzą mieszkańcy, którzy umieją zagrać? Tak, mieszkańcy. Pianino jest nastrojone, zaprzyjaźnioną naszą szkołą muzyczną. Po prostu dbają tutaj o to, żeby to pianino było sprawne. Może jeszcze tak na szybko bym Ci pokazał właśnie ciekawe sprawy rękodzielnicze, które robią jako wystrój. Dobry pomysł. Chodź jeszcze, bo Ola robi nam drugą kawę, więc choć jeszcze coś pokażę, o czym wcześniej... Ola, nie śpiesz się. Zaraz przyjdziemy. Chodź Ci coś pokażę, o czym wcześniej zapomniałem. Na przykład te cudowne rzeczy, które tworzą wystrój tego naszego wnętrza, holu, są robione przez panie na warsztatach rękodzielniczych. Tak samo i tamte. Co najciekawsze, mamy też zajęcia międzypokoleniowe, Rafale, więc tak naprawdę mam jakieś gotowanie seniorów z wnuczkami, więc to nie jest takie miejsce stricte tylko i wyłącznie dla seniorów, ponieważ tak naprawdę działamy. Ostatnio mieliśmy orkiestrę świątecznej pomocy, który działał tutaj sztab, więc naprawdę dużo się dzieje, zaangażowani byli i młodzi, i seniorzy. Więc... I znani ludzie też przychodzą, bo ostatnio wyczytałem, oczywiście, że Pascal był. Tak, osobiście go witałem, była niesamowicie, bardzo człowiek charyzmatyczny, super prowadził zajęcia. Naprawdę powiem Ci, że świetne rzeczy się tu dzieją. Zapraszamy, naprawdę. Dziękujemy. A. W Twoim ulubionym kubku? W moim ulubionym kubku. Proszę bardzo. Wow, jaka prywata, pięknie. Z taką pianeczką. Kawka wypita. Dobra, to chodźmy jeszcze ze... To może co, zaproponujecie jakieś ciasteczko? Chodźcie, no ja chętnie, ciekawego. Kosztuje.
taką zdradzić mam tajemnicę, że te wszystkie nasze wypieki są robione tutaj u nas na miejscu z najciekawszych Co ty mówisz? I najświeższych produktów. Jest tutaj kuchnia gdzieś? Jest ciekawa kuchnia, powiem, czy nawet taka bardzo profesjonalna. Mam nadzieję, że nas nie złapą, chociaż pokażę ci takiego z ukrycia. Jak coś, to nas tutaj nie ma, okej? Okay? Dobra, dobra. Nie wiem, czy wiesz, nie, żadna gospodyni nie lubi, jak się jej zagląda do kuchni, ale tak wam, żebym cię prosił o dyskretnie. Mamy super wyposażoną, dobra, profesjonalną kuchnię i tutaj te wszystkie cuda po prostu powstają, więc może tak zaglądnijmy. Ja się przywitam, więc tak jakby nie było. Cześć Iziu, mogę ci na 5 minut przeszkodzić? Chciałem tylko tak zajrzeć, jak tutaj ci pracuję z moim kolegą Rafałem, więc tak jak widzisz, tutaj wszystkie te rzeczy są robione na miejscu. Jest to naprawdę dobre jakościowo, więc co tutaj mówić? Po prostu przyjdźcie, spróbujcie. Tak, pokażemy wam obrazki zaraz. Ja myślę, że smaku się nie da pokazać na wizji, ale myślę, że po prostu trzeba przyjść zobaczyć. Co my tutaj mamy? Sernik baskijski z malinami. Wow. Tutaj jest smacznie się coś robi. Co to będzie? Serniczki. Małe serniczki. Brownie. O, tam jakieś bezy są. Tak, malinowa chmurka. Tutaj widzę, coś się piecze. Łukasz, co tu się piecze, wiesz? Ja nie wiem, ja tylko wiem, jak to skosztować. Szpinakowie, to prawie sałatka. Weź Łukasz, uchyl delikatnie. Tak, ale tak delikatnie. Da się czy gorące? Da się. Proszę bardzo. Piękne. Nie dość, że dobre, to jeszcze zdrowe. Super, dobra, bardzo dziękujemy. No może w końcu będą wiedzieć, że tu się robi na miejscu. Tak, bo to tu się robi właśnie. Dobra, to może chodźmy dalej, to zobaczymy, co tam się dzieje. To gdzie teraz idziemy? No teraz zobaczymy, chyba się zmienia grupa i jakaś kolejna na zajęciach. Właśnie chyba zaczęli, więc tak jak widzisz, pomału się rozpędza nasz dzień. No i tak ogólnie to pracujemy od 8 do 20, takim skromnym zespołem, więc tak naprawdę dużo się dzieje u nas. Sekretariat. O, nasz kolega, który właśnie teraz pracuje intensywnie. U koleżanki zasiądę, tylko torebkę schowam. Dobra. To chodźmy. Może Rafał, zaproszę cię, tylko zrzuć okiem delikatnie. Na kolory. Kolory świadczą o każdy kolor to jest inna sala. I tak wyglądają nasze aktualnie rezerwacje sal. I to musimy pilnować, żeby te zajęcia się zazębiały między sobą, mieć czas techniczny na przygotowanie tej sali. A tak jak ci no nadmieniałem, jeszcze do każdej sali osobna osoba do pomocy. Oczywiście, tak, do obsłużenia tej imprezy i tak naprawdę też przy pilnowania różnego rodzaju ustawienia tej sali, bo czasami na tej samej sali mamy zajęcia i ruchowe i na przykład wykłady językowe plus jakieś tam wykłady z psychologii, więc tak naprawdę na naszej głowie jest bardzo wiele, żeby tak naprawdę pilnować i czuwać nad tym, żeby nie było żadnej kolizji z danymi zajęciami lub jakieś zajęcia muzyczne nie przeszkadzały choćby nawet w zajęciach psychologicznych czy jakichś innych wydarzeniach. Każdy kolor oznacza różnego rodzaju salę lub wydarzenie, tak? W tym miejscu jesteśmy, czyli pokażę ci na dniu dzisiejszym, dobrze? Każda sala ma swój kolor, więc wiemy, że na przykład od tej godziny 9 do 11 na sali się odbywa, na sali auli odbywają się zajęcia chóru Gaudy Vitae, jest to nasz chór. Później jest tutaj pokazane, gdzie są jakie dyżury i to po prostu tak wygląda. To kupę roboty macie tutaj. No nie ukrywam, że pracy jest dużo, ale jak się coś lubi, to jest łatwiej robić. Rafałku, także jak widzisz, to jest nasze uzupełnienie naszego kącika medycznego. Mamy też torbę pierwszej pomocy, taką, którą używamy, jak wychodzimy gdzieś poza mury naszego CAS-u. Też jak aha, czyli imprezy. Jak wychodzicie na imprezę zewnętrzną, na przykład tak, jakiś sam marsz seniora tam gdzieś, to no zawsze ktoś tą torbę bierze. Zawsze ze sobą, jak mamy jakieś zajęcia sportowe, jakieś spartakiady, jakieś zdarzenia na mieście, na Mosirze, gdzie współpracujemy z naszymi jednostkami miasta i nam użyczają jakiegoś terenu zewnętrznego, zawsze ze sobą w bagażniku jedzie z nami torba, żebyśmy mogli w pierwszej pomocy udzielić, zanim przyjedzie już wykwalifikowana pomoc. Cała ściana przy moim biureczku to jest dar naszych seniorek wspaniałych, których naprawdę się zaprzyjaźniliśmy, więc to są nasze prace rękodzielnicze, które dostałem prywatnie i zechciałem, żeby po prostu były u mnie w biurze, nie zabierani do domu, bo są przepiękne. Dostałem pozwolenie od pani dyrektor, żeby to sobie zawiesić na ścianie takiej pamiątkowej. Także możesz zobaczyć, jest wielka historia, ale to ci muszę prywatnie powiedzieć, co dokładnie każdy element z nich oznacza i powiem szczerze, że się sprawdziło. To było przed tym danym zdarzeniem, więc mam wielki sentyment do tego. Też tam
Zapisać się chciała? No właśnie. Jest już pani w wieku emerytalnym, bo pani bardzo młodo wygląda. No wie pan, co pan tak zakrywki robi? Nie, ja pytam, wie pani, no różnie bywa. Proszę pana, no co jest tu? Ja gimnastyka mnie interesuje. Mamy zajęć gimnastycznych różnego rodzaju. Wie pani, co ja bym pokazał? Chcę się dowiedzieć, co jest. Najpierw się pani chce dowiedzieć. Mam taką ulotkę. Ja zaraz pani pokażę coś ciekawego. I powiem pani tak, niech się pani, najlepiej to zapraszałbym do kawiarni, mamy świetną naprawdę kawę, przeczytać sobie to spokojnie, zobaczy pani, co tutaj ciekawego pani znajdzie. Jak będą pytania, wtedy do pani podejdę, udzielę wszelkich informacji, dobrze? Aha. Jak to mniej więcej wygląda? Mamy naprawdę kilka rodzajów tych zajęć, więc od tańca w parach, od tańca w solo, od gimnastyki, pilates, no najróżniejsze. To wszystko jest w naszej broszurce. Jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu, więc też udzielimy wszelkich informacji. Ale mówię, jest nigdzie państwo lepszej kawy nie znajdą niż u nas w kawiarni i milszej atmosfery, więc naprawdę... Ja nie piję. Herbatę też mamy pyszną zimową. No. Słyszycie to? Więc można sobie to było prawdziwe. Gdzie co jest, nieudawane. Bo jest takie szkolenie zewnętrzne, przyszła pani, chciała się zapisać i Łukasz ładnie opowiedział, przedstawił. Na gimnastykę. Zobaczcie, jaka tu jest atmosfera. Mamy zajęcia kulinarne z dietetykiem, z dwoma różnymi. Mamy też dzieło, rękodzieło artystyczne. Mamy dwa rodzaje różnych tam rzeczy. Panie szydełkują, robią origami. Ten wystrój w holu wewnętrznym tych łapaczy snu też jest na miejscu robiony. Różnymi metodami szydełkowania w bardzo miłej atmosferze. Więc tak naprawdę można ciekawych rzeczy się nauczyć. Obsługi komputera, nie wiem, nowych pralek, telefonów, smartfonów. Więc mamy coś takiego. Myślę, że jak to się mówi... Coś znajdziemy dla pani ciekawego. I to był najlepszy przykład tego, jak obsługujesz ludzi. Nawet nie będąc osobą odpowiedzialną za oprowadzanie po całym czasie. Wszyscy jesteśmy tak naprawdę z załogi odpowiedzialni, Rafale, za pewne rzeczy, żeby dbać o wizerunek naszego centrum. A tak naprawdę każdy u nas jest specjalistą z innej dziedziny, więc tak naprawdę nie mamy konkurencyjności, bo każdy musi sobie pomagać i się wspierać. Więc pewne podstawowe rzeczy musimy umieć wszyscy zrobić. Nawet nasze panie potrafią obsłużyć w podstawowym zakresie nagłośnienie plus jakieś tam sprawy techniczne. No, bo taka jest sytuacja. No pięknie, naprawdę wyglądało to, jakby to była ustawka. A ta pani naprawdę chce się zapisać. A ta pani naprawdę się chce zapisać. Tak to wygląda z naszej strony. Najważniejsze uważam, że jest lubić to, co się robi. Tak. I to już jest połowa sukcesu. Chodź zobaczyć nawet, jak to się wszystko nam rozwija, nie? Zobacz, co ciekawego jeszcze nasi seniorzy robią. Tu mamy taką tablicę ogłoszeń, tu można zasięgnąć takich najświeższych informacji, co się u nas dzieje. Najbliższe wydarzenia, zbliżamy się do Dnia Kobiet, więc też z inicjatywy naszych seniorów i naszych, jak tutaj by, uczestników tych naszych zajęć powstał taki mini koncercik, który jest taką małą tajemnicą, bo to jest niespodzianka, ale tak jak na przykład widzisz, organizują sobie ciekawe wycieczki, tutaj sobie wywieszają ogłoszenia. A może zobaczysz coś ciekawego, jeszcze tutaj pokazałbyś. Mamy taką fajną sprawę. To chodźmy zobaczyć. Nasza wystawa, to też zrodziło się tak bardzo spontanicznie. Chcieliśmy to jakoś uwiecznić, żeby to zostało na dłużej. To są właśnie też elementy, które powstały u nas na terenie CAS-u, na zajęciach rękodzielniczych i są tak piękne, że zobacz, jak to jest fajnie wyeksponowane dla naszych gości, którzy przybywają, żeby to zobaczyć, co tu się tak naprawdę dzieje. A nie wiem, czy poznajesz, mamy też coś ciekawego, fajną fototapetę. Pewnie ją poznasz, jakbyś się odwrócił, to pewnie poznasz, kto to robił. Tak, domyślam się. Jest. Ja podczas budowy ten kaloryfer kazałem przestawić. A, kaloryfer kazałeś przestawić hydraulikowi, żeby napis było widać? A ja? No jak można zasłonić? Jest, no rzeczywiście. No to ładnie, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, że uwiecznyliście to na takim wielkim formacie. Słuchaj, uważam, że dobre rzeczy trzeba doceniać, a tak naprawdę stawiamy na naszych lokalnych tutaj, na lokalne z... A tak naprawdę stawiam na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i z lokalnymi po prostu tutaj ludźmi, żeby się wspierać nawzajem i pokazywać tak naprawdę, jakie jest piękne nasze miasto. Zaglądnijmy w trakcie zajęć, jak to wszystko wygląda. Także nas tutaj nie ma. Pianino, które teraz właśnie tutaj właśnie pokazujesz, ma ciekawą historię, która jest związana z samym początkiem działania naszego CAS-u. To pianino ma taką fajną historię, że dostaliśmy ją od seniorów.
Najciekawsze to była logistyka dostarczenia tego pianina. Znosiliśmy je z trzeciego piętra. Wszyscy pracownicy praktycznie czasu byli w tą akcję zaangażowani. I powiem Ci, że nosiła akcja kryptonim pianino i każdy wiedział, o co chodzi, bo po prostu ustawienie tego wszystkiego i wniesienie tu na górę w całym stanie tego pianina naprawdę graniczyło z cudem, bo to pianino się nie chciało za bardzo nam zmieścić do windy, ale na szczęście jest całe bez rozbierania i bez jakichś większych szkód wjechało. Mamy nadzieję, że będzie długo nam służyło, bo jest aktualnie nastrojone i po prostu... I jest używane. I jest używane naprawdę praktycznie codziennie. Może kiedyś trafi i uda się nagrać. Ja myślę, że dosyć często. Wystarczy tutaj tylko po prostu nas odwiedzić i dość często tutaj przychodzą do nas różne osoby, które mają jakieś zdolności i grają i bardzo fajnie ten czas tak po prostu milają tutaj naszym seniorom, nie tylko, oczywiście w kawiarni. A tutaj, Rafale, mamy takie nasze koniki literackie. To jest taka mini nasza biblioteczka, w której są tak naprawdę jakieś tam nowości, ewentualnie jakieś książki, które zawieruszyły się może z tamtej biblioteczki, ale tak naprawdę, zobacz, mamy ciekawe tytuły. To są takie książki już ciekawsze, które na miejscu można sobie po prostu poczytać przy kawie lub w pracy, czy w czasie wolnym. Super. Dla każdego. Dla każdego. Książeczki są dla każdego. Jeszcze ciekawą rzecz chcę Ci powiedzieć, że na przykład te nasze poduszeczki, które są tutaj wystrojem, też są robione u nas na miejscu, więc cały czas to nasze, ten nasz czas tak naprawdę kwitnie, rozbudowuje się i cały czas nabiera takiego życia i tak naprawdę duszy. To też nie? Też jest rękodzieło. Tak? Tak, ta lampa też ma długą historię, jest to też rękodzieło, które zostało ofiarowane naszej pani dyrektor i pani dyrektor przekazała to właśnie do kawiarni, żeby po prostu tak ciekawie wyglądało w stylu retro, a to jest rękodzielnicza praca. Rafale, rozmawialiśmy też o kawie, ale jak na przykład chciałbyś ugościć kogoś ze znajomych, kto nie może do nas przyjść, a żeby go zachęcić, można sobie niektóre rzeczy kupić tutaj w tym sklepiku, więc tak naprawdę nasze lokalne rzeczy też są dostępne tutaj po prostu w sklepiku. Pani dyrektor, on powiedział, że po prostu wie, że się już wakat zwolnił jeden na moje miejsce, bo zostanę wyrzucony z Barasu. Proszę składać CV, stanowisko administracji w czasie jest. Ja nie wiem, czy nie jestem do tego zmuszona, ale uważam, że wszystko to jest najszczersze, co teraz mówię. Mam najlepszych pracowników na świecie, patrzę tam, bo tam stoi. I nie mówię tego dlatego. I nie mówię tego dlatego, że on tam stoi, tylko chciałabym pochwalić moich pracowników i uważam, że to są najbardziej zaangażowani ludzie i robią najlepsze rzeczy na świecie, kochają ludzi, z którymi pracujemy i bardzo im za to dziękuję. Dobra, dzięki Łukaszu. Dzięki za odwiedziny, zapraszam Cię, jak będzie otwarty taras. Super, na pewno zrobimy film. Na wiosnę. Kiedy będzie wiosna? Jak będzie ciepło. Czyli możemy nawet zacząć... Bardzo szybko. Ale zapraszam Cię przy otwarciu, a ja uciekam dzisiaj. Dobra, do roboty. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Cześć. Hej. Słucham Panią. Dzień dobry. Czy mógłby mi Pan udzielić informacji, skoro to tak już wszystkim przyszła?